Nazywam się Arek Förster i od urodzenia mieszkam w jednym z najpiękniejszych miast Europy. To właśnie z Wrocławiem związałem swoje życie osobiste i całą karierę zawodową. Od lat, jako przewodnik, wraz z turystami codziennie odkrywam to przepiękne miasto. Zachęcam do tego każdego z Was. Odkryj Wrocław. Wrocław zawsze był miastem ludzi wybitnych, ludzi niezwykłych. Tak było w średniowieczu, tak było w XIX wieku i tak jest teraz. Dość powiedzieć, że z miastem swoje losy związało kilkunastu noblistów. Natomiast w dzisiejszym odcinku będziemy mówili o szczególnej grupie mieszkańców tego miasta. Będziemy mówili o medykach, lekarzach, farmaceutach. Oni swoimi działaniami czasami mieli wpływ na losy milionów ludzi na całym świecie. My w tej chwili stoimy na zachodniej części wrocławskiego rynku, niedaleko stąd. Jest taka mała, wąska uliczka o dźwięcznej nazwie Kurzy Targ. Chciałbym, żebyśmy poszli na początku właśnie tam, dlatego że tam można zobaczyć Dom Śląskiego Aptekarza, zwany też potocznie Muzeum Farmacji. Miejsce absolutnie niezwykłe, miejsce unikatowe. Koniecznie musicie zajrzeć ze mną do środka. Zapraszam. W podziemiach Muzeum Farmacji zrekonstruowano pracownię alchemika. Możemy zadać sobie oczywiście pytanie, co wspólnego alchemicy mają z farmaceutami czy medykami? I odpowiedź jest bardzo wiele. Tak naprawdę uważamy, że alchemicy byli prekursorami farmaceutów i medyków, dlatego że oni też starali się poznać świat, starali się go zrozumieć i zbadać jego elementy składowe. To alchemicy, poszukując kamienia filozoficznego, albo eliksiru młodości, czy też próbując zamienić metale nieszlachetne w złoto, dokonywali różnych odkryć, nie wiem, prochu strzelniczego, kosmetyków, sposobów garbowania skóry, czy destylacji. To wszystko efekt działań alchemików. I stąd też ta ekspozycja pokazuje, że to, co dzieje się na górnych kondygnacjach muzeum, gdzie właśnie mamy salę ekspedycyjną, pracownię aptekarza i tak dalej, to wszystko jest konsekwencją tego, co działo się w tym tajemniczym pomieszczeniu, gdzie w tej chwili się znajdujemy, czyli pracowni alchemika. Bo byli tak szaleni ludzie, którzy szukając kamienia filozoficznego, którzy szukając eliksiru młodości, sprawiali, że odkrywali coś tak codziennego, tak naturalnego, jak kosmetyki czy destylacja. Właśnie tu, na parterze kamienicy przy Kurzym Targu, przez ponad 700 lat działała apteka. To tutaj, w tym pomieszczeniu, sprzedawano leki i nie tylko leki, dlatego że warto pamiętać o tym, że w średniowieczu, jeszcze w XVI wieku, było tak, że poza lekami w aptece można było kupić wina, nalewki, zioła, kosmetyki, różne produkty, które w jakiś sposób miały wpływ na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. Zresztą zobaczcie, że aptekarze świetnie wiedzieli, jak oddziaływać na naszą psychę, jak działać na nasze zmysły, bo popatrzcie, te drewniane meble wypełnione takimi ampułkami, różnego rodzaju słoiczkami, to było z jednej strony przyciągnięcie naszej uwagi, kiedy wchodziliśmy do takiej apteki, źle się czujemy, prosimy o pomoc, odwraca uwagę od tego złego samopoczucia, ale po drugie pokazuje, że ten aptekarz to jest naprawdę ktoś. Ten ktoś, kto może nam pomóc, kto ma olbrzymią wiedzę i na pewno wśród tych wszystkich buteleczek musi się znaleźć taki jeden lek, który na pewno nam pomoże. Tutaj sprzedawano te leki. Aptekarz pracował powyżej. Powyżej nad nami znajdowało się pomieszczenie, gabinet aptekarza i tutaj w suficie, jak się Państwo dokładnie przypatrzycie, zobaczycie, jest taki otwór, jest taka dziura i właśnie przez tę dziurę aptekarz mógł albo komunikować się z pacjentami czy z klientami, albo mógł też właśnie przez tę dziurę podać leki tutaj na dół, zaoszczędzić na czasie, nie schodzić po schodach. Taka szybka komunikacja, zarówno głosowa, jak i ekspedycyjna, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Pomieszczenie aptekarza u góry, tutaj sala ekspedycyjna. 700 lat historii wrocławskiego aptekarstwa.
Pod koniec XIX wieku w wielu europejskich miastach modne jest budowanie kompleksów klinik, po to, by te usługi medyczne scentralizować w jednym miejscu i podobnie rzecz ma się we Wrocławiu. Zapada decyzja, że kliniki uniwersyteckie będą skumulowane na jednym dużym obszarze. Ta część miasta znana była wrocławianom jako Max Garten. Ogród Maxa, miejsce pełne zieleni, kwiatów, drzew, blisko jest woda, bo to jest tuż nad Odrą, słońce, świeże powietrze. Wydawało się, że jest to idealna lokalizacja właśnie dla klinik i po to, aby ludzi tutaj leczyć, zadbać o ich zdrowie. No i rzeczywiście taka decyzja zapada, ale to, co charakteryzuje Wrocław, ten nasz wrocławski kompleks klinik uniwersyteckich, to fakt, że one zachowały się w takim stanie, w jakim nie wybudowano tej ponad 100 lat temu. Do tej pory jest to kilkanaście obiektów. Klinika ginekologii nadal jest kliniką ginekologii. Klinika położnictwa nadal pełni taką samą funkcję. Chirurgii tak samo i tak dalej, i tak dalej. To jest coś unikatowego nawet w skali europejskiej pełnej medycznych klinik. Wrocław zawsze miał szczęście do wybitnych lekarzy, do wybitnych medyków. Tak było kiedyś, tak jest też dzisiaj. Od kilku miesięcy walczymy z pandemią koronawirusa. Nie tylko tutaj we Wrocławiu, w ogóle na całym świecie. We Wrocławiu każdego dnia w tym szpitalu i w 9 innych biały personel ryzykuje swoim zdrowiem, ryzykuje swoim życiem po to, by pomóc nam wyjść z tego kryzysu. W ciągu swojej historii we Wrocławiu przeszliśmy dżumę, ospę i kilka innych pandemii. Z tą będzie podobnie. Damy radę dzięki właśnie tym wszystkim ludziom, którzy tutaj, w tym szpitalu i innych wrocławskich szpitalach każdego dnia robią wszystko, aby nam się to udało.